Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowni Samorządowcy. We wrześniu tego roku wiceminister rozwoju regionalnego, pan Marceli Niezgoda, podał, że z dotychczas rozdysponowanych środków unijnych 1/3 pozyskały samorządy. To jest około 67 miliardów złotych na wrzesień tego roku. Jednocześnie bardzo chwalił samorządy i słusznie, że dzięki temu podniosło się, dzięki inwestycjom, które samorządy wykonują, bardzo podniosła się jakość życia mieszkańców. To są nowe drogi, nowe inwestycje w oświatę, w infrastrukturę sportową, ale również takie podstawowe rzeczy jak wodociągi, kanalizacja czy oczyszczalnie ścieków. Jednocześnie pan minister zapomniał dodać, że już dzisiaj są samorządy i to nie tylko samorządy w takich tradycyjnie biednych regionach naszego kraju, ale ja znam takie samorządy również w swoim okręgu wyborczym, okręgu podwarszawskim, które nie są w stanie realizować inwestycji unijnych, ponieważ nie posiadają środków na wkład własny. I teraz w perspektywie następnej budżetu Unii Europejskiej ta sytuacja będzie narastać, tych samorządów będzie coraz więcej. Mam pytanie do pana ministra. Po pierwsze, czy rząd, Ministerstwo Finansów dysponuje dzisiaj, a powinno wydaje się dysponować, takim szacunkiem, ile już dzisiaj jest takich samorządów, które ze względu na stan swoich finansów nie jest w stanie uczestniczyć w realizacji inwestycji z funduszy europejskich? I jakie państwo macie w tej sprawie, jakie państwo chcecie w tej sprawie podjąć zadania, aby w następnym okresie budżetu Unii Europejskiej nie doszło w tej dziedzinie do katastrofy? No bo dzisiaj odnoszę wrażenie, że jest to, tą odpowiedzią jest tylko fantastyka, bo jeśli państwo zakładacie na rok przyszły wzrost wpływów podatkowych w PIT-cie około 7% i w CIT-cie ponad 11%, co oczywiście przełożyłoby się bardzo pozytywnie na finanse samorządowe, no to musimy ocenić, że to jest czysta fantastyka, bo chociażby w świetle danych GUS-u, już absolutnie kończę, w świetle danych GUS-u za trzeci kwartał wiemy, że są to założenia nierealistyczne. Więc czy państwo macie jakieś realistyczne programy i realistyczny pomysł na to, jak spowodować, żeby samorządy mogły w dalszym ciągu realizować inwestycje unijne? Dziękuję bardzo. Panie pośle.